9 sierpnia wspominamy świętą Teresę Benedyktę od Krzyża, dziewicę, męczennicę i patronkę Europy. Edyta Stein urodziła się 12 października 1891 roku we Wrocławiu jako 11 dziecko głęboko wierzących Żydów, Zygmunta i Augusty z domu Kurant. Z licznego rodzeństwa wychowało się tylko 7 dzieci. Niedługo po urodzeniu Edyty zmarł jej ojciec. Rodzinny interes przejęła wtedy przedsiębiorcza matka, zmieniając go w dobrze prosperującą i uznaną firmę. W wieku 6 lat Edyta rozpoczęła naukę w szkole, gdzie osiągała bardzo dobre wyniki. W wieku 14 lat wyjechała do starszej siostry. W czasie trwającego u niej 8-miesięcznego pobytu jej życie religijne uległo znacznemu osłabieniu. Następnie wróciła do domu i z nowym zapałem podjęła dalszą naukę w gimnazjum. Chociaż w domu gorliwie przestrzegano przepisów religii, Edyta w wieku 20 lat uważała się za ateistkę. W 1911 roku z doskonałymi wynikami zdała egzamin dojrzałości i podjęła studia filozoficzne we Wrocławiu. 2 lata później wyjechała do Göttingi, by tam studiować fenomenologię. Zgodnie ze swoimi wielkimi zdolnościami intelektualnymi nie chciała przyjmować nic, jeśli nie zbadała tego gruntownie sama. Dlatego tak usilnie poszukiwała prawdy. Poszukiwanie prawdy było moją jedyną modlitwą, pisała później. Zafascynowana wykładami profesora Edmunda Husslera zaczęła pisanie doktoratu, jednak pracę nad nim przerwał wybuch I wojny światowej. Edyta zgłosiła się do Czerwonego Krzyża, została pielęgniarką i zaczęła pomagać zakaźnie chorym. Po półrocznej pracy, zupełnie wyczerpana, została zwolniona ze służby sanitarnej. W 1915 roku złożyła egzamin państwowy z propedeutyki filozofii, historii i języka niemieckiego. Wykładała te przedmioty w gimnazjum wrocławskim imienia Wiktorii. W 1916 roku została asystentką profesora Husslera we Fryburgu, a następnie rok później uzyskała u niego tytuł doktorski. Pod silnym wpływem mistrza i jego szkoły fenomenologicznej Edyta Stein coraz bardziej poświęcała się filozofii, ucząc się patrzenia na wszystko bez uprzedzeń. Dzięki temu, że w Göttingen poznała Maxa Schellera, po raz pierwszy poznała idee katolickie. W 1921 roku dokonało się jej nawrócenie dzięki zetknięciu się z autobiografią mistyczki i doktora kościoła świętej Teresy z Avila. Przeczytała tę książkę w ciągu jednej nocy i wreszcie, szukając prawdy, znalazła Boga i Jego miłosierdzie. Poprosiła wówczas o chrzest i pociągnęła swoim zapałem siostrę Różę. 1 stycznia 1922 roku przyjęła chrzest i pierwszą komunię świętą. Otrzymała wtedy imię Teresa. Nie oznaczało to dla niej jednak zerwania więzów z narodem żydowskim. Twierdziła, że właśnie teraz, gdy powróciła do Boga, poczuła się znów Żydówką. Była świadoma, że przynależy do Chrystusa nie tylko duchowo, lecz także poprzez więzy krwi. W 1923 roku przystąpiła także do sakramentu bierzmowania. Jej rozwój duchowy odbywał się głównie w klasztorze sióstr dominikanek świętej Magdaleny. Nadal była nauczycielką w jednym z wrocławskich liceów, łącząc pracę pedagogiczną z naukową. W latach 1923-1931 wykładała w liceum i seminarium nauczycielskim w Spirze. W 1932 roku prowadziła wykłady w Instytucie Pedagogiki Naukowej w Monasterze. Starała się łączyć naukę z wiarą i tak ją przekazywać słuchaczom. W tym czasie złożyła 3 śluby prywatne i żyła już właściwie jak zakonnica, wiele czasu poświęcając się modlitwie. Jednocześnie prowadziła bardzo wnikliwe studia nad spuścizną świętego Tomasza z Akwinu, starając się objaśnić pewne elementy jego mistyki przy pomocy metody fenomenologicznej. Często była proszona o wygłaszanie odczytów na konferencjach i przy innych różnych okazjach. Prowadziła kursy szkoleniowe, pisała artykuły, wygłaszała też wykłady w radio. W monasterze wykładała tylko przez 2 miesiące, gdy władzę przejęli narodowi socjaliści. Musiała opuścić monaster.
przeniosła się do Kolonii, gdzie 14 października 1933 roku wstąpiła do Karmelu. 15 kwietnia następnego roku otrzymała habit karmelitański. Gorąco pragnęła mieć udział w cierpieniu Chrystusa, dlatego jej jedynym życzeniem przy obu czynach było, żeby otrzymać imię zakonne od krzyża. Po nowicjacie złożyła śluby zakonne i przyjęła imię Benedykta od krzyża. Już jako karmelitanka zaczęła pisać swoje ostatnie dzieło teologiczne Wiedza Krzyża, które pozostało niedokończone. 21 kwietnia 1938 roku złożyła śluby wieczyste. W tym czasie narodowy socjalizm objął swoim zasięgiem już całe Niemcy. Benedykta, zdając sobie sprawę, że jej żydowskie pochodzenie może stanowić zagrożenie dla klasztoru, przeniosła się do Echt w Holandii. 2 sierpnia 1942 roku, podczas masowego aresztowania Żydów, została aresztowana przez Gestapo i internowana w obozie Westerbork. Następnie wraz z siostrą Różą 7 sierpnia deportowano ją do obozu w Auschwitz. Tam 9 sierpnia 1942 roku obie zostały zagazowane i spalone. Beatyfikacji Edyty Stein dokonał w Kolonii 1 maja 1987 roku święty Jan Paweł II. Kanonizował ją zaś 11 października 1998 roku. Swoim listem apostolskim motu proprio z 1 października 1999 roku ogłosił ją wraz ze świętą Brygidą Szwedzką i świętą Katarzyną ze Sieny patronką Europy. Módlmy się. Boże naszych ojców, Ty doprowadziłeś świętą Teresę Benedyktę Męczennicę do poznania Twojego ukrzyżowanego Syna i do naśladowania Go aż do śmierci. Spraw za jej wstawiennictwem, aby wszyscy ludzie uznali w Chrystusie Zbawiciela i przez Niego doszli do oglądania Ciebie w wieczności, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Exalting Lord.